Niektórzy w prezencie na święta kupują komuś samochód, inni wypożyczają komuś samochód. Ja przed świętami mam okazję sprawdzić na kilka dni Audi RS3 w tej wersji Sportback, czyli z uciętym tyłem. Ale ten znaczek nie jest tutaj przypadkowy. Nie ma co sprawdzać samochodu dookoła, mówić o nim. Najlepiej się nim przejechać, to co zawsze robię na swoich filmach. Nie ma co marznąć na dworze, lepiej się tym autem przejechać, ale jeszcze jedna rzecz, zanim ruszymy. Ten samochód, jak go odbieram, ma niecałe 3000 przebiegów i to jak wszystko jest nowe w tym aucie, łącznie z Alcantarą, wiecie, nic nie jest zniszczone, to jest piękne. Każdy przycisk jest niewyśrupany, niezdarty jest lakier, to jest super. W sensie musiałem się tym podzielić, ponieważ podoba mi się to, ja lubię taką estetykę. W zasadzie nie ma tu ani jednej różnicy w środku między tym samochodem, tym egzemplarzem, a tym czerwonym, którym jeździłem z Bartkiem Paziewskim. Pewnie tu gdzieś będziecie mieli film, bo tu takie karty można wrzucać. Ale jedna różnica to szyberdach i to jest rzecz, którą ja uwielbiam. Tu jej akurat nie ma. I w sumie ten film mógłby się już teraz skończyć, ale tak nie będzie, ponieważ ja widzę jeszcze jedną różnicę. Najważniejszą. Widzę po prostu różnicę w prowadzeniu tego auta. Zupełnie inaczej prowadzi się hatchback, a inaczej prowadzi się limuzyna. Różne osoby mają o Audi różne zdanie. Jedni mówią, że to jest super ich wymarzona fura, najszybsza, najfajniejsza. Inni mówią, że brakuje im emocji w Audi. I jeśli nie brać pod uwagę tego wgniotu w fotel przy przyspieszaniu, to rzeczywiście no, tutaj tyłek nie leci na boki. Tutaj nie ma tego wydechu, który przestraszy starsze babcie i młode kobiety w ciąży. Nie ma czegoś takiego. Tutaj macie bardzo cywilizowany samochód z możliwościami kosmicznymi. Bardzo lubię te fotele w RS-ach. Sprawiają wrażenie wentylowanych, ale nie są, są tylko podgrzewane. I tu z tego co widzę nie ma miejsca na wentylację fotela, czyli chyba nie są po prostu wentylowane. Zmienimy sobie na tryb Dynamic. Niektórym też się podoba ten dźwięk wydechu silnika. Jak dla mnie to nie brzmi po prostu, ale no ciężko jest połączyć wszystkie cechy idealnego auta w jednym aucie. Jakby nie znalazłem jeszcze takiego. Ruszymy sobie teraz pod świateł. Czteronapęd, 100 na godzinę. Jeszcze lubiło trakcję. Wow! Redukcja. No ten samochód ma coś w sobie po prostu. No jest inny niż wszystkie. Jak ktoś może powiedzieć, że to nie daje emocji? Bardzo przyczepne. Ten samochód jest na zimowych oponach, a mimo to zrywa trakcję powyżej 100 na godzinę. Cześć Marek. Dobrze. Bardzo dobrze. Marek to jest osoba, która robi foty, które często widzicie na Instagramie. Może się przywitać, bo nagrywam. A ja? Zdjęcia, które widzicie u mnie na Instagramie, to w bardzo dużej mierze zdjęcia, które tworzą się właśnie w ten sposób. Podjeżdżamy na jakieś miejsce z Markiem, który moim zdaniem jest jednym z lepszych, młodych, uzdolnionych, ambitnych fotografów i robimy. I mniej więcej takie zdjęcie z tego kadru będzie na Insta, tylko że ja tam jeszcze tutaj gdzieś będę. Co to jest? Takie komunikaty nam wyskakują. A gdzie można najdalej oddalić? Wow, wow! Tu jesteś. Kiedy podjeżdżasz na stację i spotykasz świętego Mikołaja, jeden z drugim. Jak tankuje sanie. Jak tankuje swoje sanie, ale sanie ma niemałe. Kurde, nie. Kurde, jaki Mikołajowy poczet. Fajna sprawa. Teraz moja ulubiona część, czyli mycie auta. Ja tak lubię myć samochody. Setkę osiąga w 4 sekundy i to jest naprawdę odczuwalne. Teraz jedziemy Żurawią w stronę Placu Trzech Krzyży. To jest taka najsłynniejsza ulica dla spoterów samochodowych. Ty coś chyba wiesz, Marek, o tym? No wiem, byłem spoterem przez 2 lata. Aha. A
ale potem dzięki tobie się przerzuciłem już z, właśnie z placu Trzech Krzyży na sesję z tobą i dzięki też temu na inne sesje. A jak w ogóle to wygląda? W sensie to jest jakiś dzień tygodnia i kierowcy zarówno jak i carspotterzy wiedzą o tym, żeby tu przyjechać? Bo ja nigdy nie byłem, dlatego pytam. Zwykle to przychodziłem po prostu i sobie stoimy, po prostu rozmawiamy. Każdego dnia, niezależnie od godziny? Najczęściej w weekendy, bo jednak wtedy ludzie przyjeżdżają, żeby po prostu się pochwalić, pokazać, że o, jakie to ja mam auto. Teraz mamy wieczorową porę, ale jako że krążą te słynne mity o spalaniu poniżej 8 litrów, sprawdzę ten samochód na trasie, bo jestem ciekawy, czy 400-konny samochód w serii może zejść naprawdę do poniżej 8 litrów. Zobaczymy. Obstawiamy średnie zużycie paliwa na spokojnej jeździe przy 240 km zasięgu? Dawaj. Ja obstawiam, do, co do 1/10. Ja obstawiam 8,1. A ty? Na 100 km. 9,4. Na trybie komfort, na automatycznej w pełni automatycznej skrzyni z systemem start-stop, bla 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 bla. W drogę. Zerujemy sobie licznik i w drogę. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów, 22, mamy średnie spalanie 7,8 litra. Naprawdę, jak na razie, jestem bardzo zaskoczony. Jedziemy 140 na godzinę, przypomnę, no to jest naprawdę ładny wynik. Dobra, przejechaliśmy 86 km, średnie spalanie to 9,2 jadąc na autostradzie 140 na tempomacie. No i nie za wolno, nie za szybko po mieście tutaj przy dojeździe do Łodzi. Ja uważam, że tobie należy się jakaś nagroda, coś wymyślimy, ponieważ domam był bliżej. Ale skoro już mamy po teście średniego spalania, no to można w końcu dać mu. No i właśnie, tutaj mamy te słynne Audi Presence, które informuje nas, że jest przed nami obiekt i to jest bardzo zdradliwe i nie do końca to lubię, ponieważ auto samo może ci nagle zahamować tak, że aż się zakrztusisz. Lepiej tego nie robić. Dobra, czas wyłączyć tego Sportbacka, już ostatecznie pożegnać się z nim. Jak dla mnie bardzo pozytywne wrażenia z jazdy względem limuzyny, to co wam wcześniej już powiedziałem. Bardzo ładny wygląd, w ogóle generalnie na plus, jestem zadowolony, że mogłem przetestować ten samochód. A wy, jeżeli chcecie przetestować ten samochód, dokładnie ten egzemplarz, to musicie napisać do wypożyczalni Flash Diamonds albo do mnie, to was przekieruję wtedy sam do wypożyczalni. Tyle. Ode mnie to wszystko, trzymajcie się, do jutra. Cześć.